dzwon, bo jest sobota, 23 marca. Może mi ktoś powie, czemu rurkami takimi drzewa układają? Tutaj zrobili, w tym parku już bywałem chyba z wami, zrobili ścieżkę taką żwirową, czy jak to nazwać, można rowerami jeździć. Fajnie, bo to były takie korzenie wcześniej nierówności. No i deski są na drzewach i takie rurki żółte, o tamte plastikowe, nie wiem czemu to ma służyć. Wyszedłem z Maxem na spacer. Max ma nową uprząż i nową smycz i nową fryzurę. Wszystko ma nowe. Dzisiaj sobie ze mną siedział na kanapie, głaskałem go. Oswajaliśmy się ze sobą na nowo. Dzisiaj wolna sobota, moi drodzy, taki tytuł będzie nosił ten film. Wolna sobota, mam do was pytanie, czy wy macie do mnie jakieś pytanie? Czy live'a zrobimy, czy co? Może dzisiaj live'a zrobimy, bo dzisiaj jest taki dzień, że ja się adaptuję na nowo do warunków domowych po prostu i o takie rurki widzicie tutaj dają, nie wiem czemu ma to, może amortyzować coś, nie wiem co to będzie się działo. Wybory samorządowe, moi drodzy, już niedługo, wczoraj w nocy o godzinie 23, jak wjeżdżałem do Cieszyna, na takiej dziurawej drodze widzę nowy asfalt wylany. Także to jest specjalne zabiegi. Po to się robi przed wyborami, żeby ludzie pamiętali, kto to zrobił, tak? Żeby na nich głosowali. No a ja myślę sobie, że ten asfalt miałby być już dawno wylany, ponieważ sporo tam dziur było i się jechało jak w jakimś państwie afrykańskim. Max, już idziemy, chodź, idziemy dalej. Także ja się wyspałem, moi drodzy, w łóżku własnym. Jest piękna wiosna, widziałem już kwiaty tutaj na drzewach. Pąki, czy jak się to nazywa? Dobra, pauzuj. Ptaszęta śpiewają. Jest przyjemny, ciepły wiaterek, który chłodzi, żeby nie było za gorąco. Jest prawie idealna pogoda. Można rzec już nawet, że idealna. Nie ma upału, wiecie, nie jest gorąco, nie jest zimno. Jest w sam raz. Ach, pozdrawiam stąd wszystkich was. Tutaj nagrywałem pewne kontrowersyjne treści wcześniej na moim kanale, na tej ścieżce. Może to jest zaproszenie dla mnie, abym na rower wsiadł w końcu. Taką ścieżkę zrobili, chociaż po takich górkach to nie będę jeździł, raczej po płaskim. Jeżeli już jutro planuję zrobić kolejny coś, czyli w niedzielę po południu, pod wieczór odwiedzimy cieszyńskie paśniki, zobaczymy, czy jakiś złom znajdziemy. No i co tam jeszcze ciekawego, moi drodzy, u zawodowego? No, spadła mi ilość o wyświetleń filmów. Wiem, że jest szerokie grono ludzi, których to cieszy. Także cieszy ich to chyba. Tutaj czosnek, niedźwiedzi, żywność rośnie na podłodze, moi drodzy. Także kto by miał głodować, to niech tu przyjdzie i nazrywa, chociaż jest to niby chronione. Ale taki człowiek wymyślił, wiecie. Żywność jest zapewniona wszędzie dookoła, tylko człowiek zrobił tak, żeby była, wiecie, pozamykana gdzieś w markecie i żebyście wy własnie nie hodowali, żebyście z głodu umierali. A żywności pełno jest wszędzie. Pełno jest też miejsca na ziemi. No i dwutlenek węgla jest bardzo potrzebny, ponieważ jest to żywność dla roślin, które produkują tlen. Także ja nie znoszę, wiecie, ekofanatyzmu i ekoterroryzmu. Także nie znoszę ściemniania, moi drodzy. I nie witam się z wami hejka ściemka, tylko witam się złom dobry, tak? Ponieważ złom to jest dobry materiał do przemiału, do zrobienia czegoś nowego z czegoś starego. Dobra, pauzunia kolejna. Pieniądz leży w śmietniku, pieniądz aluminiowy. Idąc tu do parku, też widziałem jedną puszeczkę na chodniku, ale ją nie zabrałem, bo ponieważ nie mam pojemnika żadnego, reklamówki nie wziąłem. Dzisiaj spacer nie jest zarobkowy, dzisiaj spacer jest piasowy i powitalny w Cieszynie, moi drodzy. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, kwiatuszki rosną. Jest pięknie, moi drodzy, jest przyjemnie. A chyba sobie strzelę zaraz kawkę drugą w domu. Pierwszą kawkę już piłem, teraz drugą kawkę wypiję sobie.
z żoneczką. Jedną z większych przyjemności mego życia jest wypić sobie kawkę w towarzystwie mojej żonki. Jest to coś naprawdę, co sobie cenię. O tak. Taką śmieszną czapkę noszę. Nie jestem fanem tego rodzaju czapek. Wolę takie czapki baseballowe z takim daszkiem zagiętym, wiecie. Łuk. Takie wolę. Taką sobie kiedyś kupię, ale ta czapka jest dla mnie pewnym symbolem. Dostałem ją od kolegi z Arizony. Od Joshua Martin się nazywa. Jest to chrześcijanin, też podobnie jak ja. No i kiedyś sobie zrobiłem na Facebooku zdjęcie, będąc we Włoszech, w trasie, w tej czapce. Napisałem tam, że pewnego dnia stanę się właścicielem własnego auta. Napisałem to tam po angielsku, nie? Bo jeszcze myślałem, żeby to mnie jacyś oglądali inni busiarze z innych krajów, ale to na pewno nie. No i ta czapka, już wiele lat ją mam. Jeszcze się nie zniszczyła, jest dobrej jakości. No i jest dla mnie takim symbolem, tak? Że to, co kiedyś powiedziałem, na pewno mi się spełni, czy też wypełni. Byłem wtedy rozgoryczony, ponieważ no, okazja się mi trafiła życiowa, ale niestety przekonałem się, że mogę liczyć tylko na siebie w tej sytuacji. No i zrobiłem sobie takie zdjęcie, pisząc tam, że pewnego dnia będę, one day I'll become an owner operator. Coś takiego napisałem. O, następny pieniądz leży. Pieniądz aluminiowy. Ale żal deptać po jedzeniu, moi drodzy. Jest tam, leży. Ludzie pieniądze wyrzucają, czyli dobrze się jeszcze mają. O tak. Na YouTubie, w tym polskim YouTubeowym piekiełku, istnieje taka technika, jak ją nazywam, przejmowanie publiczności. Pojawia się gość pod twoimi filmikami. O, patrz, jaką masz publiczność, potem cię na swoim kanale oczernia i przejmuje niektórych z nich, nie? Niektórzy przechodzą do niego. Także to się wydarzyło i mi. Razu pewnego, no i właśnie nawiązuje do tego, że spadają mi wyświetlenia. Oczywiście coś kiedyś, ta seria coś cieszyła się jakąś tam popularnością i ponad 1000 wyświetleń by miał filmik każdy. Ale niestety życie moje pisze inny scenariusz niż ja bym chciał. No i teraz opowiadam, będąc w trasie, i mało to już ludzi interesuje. Niektórych tylko, no a może przyjdą mi tacy, których będzie interesować. Chętnie zbuduję coś od nowa. Niech się cieszą ci, którzy się cieszą z tego, że mi spadają wyniki i że oglądalność spada i słuby słabo rosną. Ale ja pewnego dnia odbije się od dna. Pewnego dnia odbije się od dna. O tak. Tylko wtedy będzie to inna publiczność już, nie? Niezłomowa i nie taka, wiecie, która zamienia każdy gram złomu na korzyści finansowe, a opowiada o tym, że ratuje planetę, nie? A skąd wiecie, moje pytanie do was przy okazji tego filmiku, skąd wiecie, że mieszkacie na planecie? Moi mili, nowe schodki tu zrobili. Tu wcześniej się tak chodziło po takim błotnistym, pies mnie ciągał, i zrobili nawet jakąś tutaj balkonik. Idziemy, zobaczymy. O, są właśnie wybory samorządowe. Różne rzeczy tutaj budują z tej okazji, żeby dobrze o nich pomyśleć. Tu jest taki wąwóz, taki jar. To jest ogólnie rezerwat i dlatego jak drzewo się jakieś obali, to oni je tną na kawałki, tak żeby na ścieżce nie leżało. I ono sobie tu leży po prostu. Nie biorą go. Bo to jest rezerwat z powodu jakiegoś kwiatuszka jednego, nie? Rzadkiego. No i schody nowe zrobili. O, ludzie kochani. Tu było takie belki, były już stare, zmurszałe i takie błoto. Się tędy szło, to myślałem, że sobie nogi połamię nieraz, bo Max mnie ciągnął, a dzisiaj, proszę państwa, komfort, luksus, niedowierzanie. Co to się dzieje, panowie i panie? Max, powoli. Wiem, że z powodu tego kwiatuszka jest ten rezerwat, czy z powodu innego kwiatuszka. Jakaś cieszyńska, coś tam. No chyba o te kwiatuszki chodzi. Chociaż ja się nie znam, wiecie? Taki biały tu występuje, dużo go. Motyle latają, ludzie złoci. Wiosna. Pora radosna.
O, tutaj klocki porobili, ale nie wiem, czy to będą brali. Może będą brali. Nie wiem. Tam nowy stadion. No, nowy stadion zrobili, stary rozwalili, nowy zrobi. O. Co ciekawego jeszcze, no. Ktoś zapytał mnie, czy też poprosił w komentarzu, abym opowiedział, jak się z żoną moją poznałem. Z obecną moją żoną, no, obecną jedyną, nie? Nie mam byłej żony, nie mam obecną żonę jedyną. I następnej mieć nie zamierzam, nie? Jestem szczęśliwy w małżeństwie, naprawdę. Powiem wam, że nie spodziewałem się nigdy kiedyś w młodości, że będę miał taką żonę. Będę miał takie życie, takiego psa. I że będę mieszkał w Cieszynie, nie pomyślałbym, naprawdę. Ach. Nowe balustrady robią. Ludzie. Normalnie full wypas. Tu będzie. Te wybory powinny być raz w roku, nie? Przynajmniej. Albo co pół roku. O, to by było dopiero rozkwit miasta. Całe wzgórza pokryte są czosnkiem niedźwiedzim. Jest to zdrowe i smaczne. Ale nie wolno zrywać, bo jest zabronione. Macie jeść żywność z Biedronki. Nie zrywam tego, bo tu psy chodzą, wiecie, ale czasami z żoną jedziemy do lasu, gdzieś do innej miejscowości i tam sobie zbieramy. Jest to dobre na sałatki, na kanapki, do wszystkiego. Chciałbym się zjeść, ale nie chciałbym tu łamać prawa oficjalnie na moim filmie. Nie wolno, nie wolno, zabronione. A to o taki kwiatek chodzi, wiecie, cieszynianka wiosenna. Tu jest sobie pomazana ta tablica, także nie, ten, nie widać dobrze, ale to to. Z tego powodu jest ten rezerwat, żółte kwiatki raczej. Te kwiaty natomiast w lutym już można spotkać w Irlandii. Widziałem je tam w lutym. Początkiem marca w Niemczech. We Francji też oczywiście już rosną wszędzie, a u nas dopiero się pojawiają. No ale lepiej późno niż wcale, nie? Jakaś akcja była chyba w Kastoramie, że oddawali elektrograty i za to kupili kwiaty. Fajne. Kwiatuszki tutaj sobie rosną. Opa. Maksu, nie ciągnij. Jest tak ciepło, powiem wam, że nawet śmierć postanowiła się rozebrać. I taka tablica kolejna i kolejne rabaty, na których rosną kwiaty. Idziemy z Maksem do wody, tam do rzeki, zanurzyć się. Chodź, idziemy się zanurzyć, to znaczy ty się zanurzysz, a ja będę cię nagrywał. Kaczusie, cztery poleciały. A my zbliżamy się do wody. Maksuś, chodź, idziemy. Zamoczysz trochę pod wodzie. Tak? Żeby było czym sikać, też będziesz się musiał napić. Bo już nie ma czym sikać za bardzo. Chodź, już chodź. Jest to miejsce zwane przeze mnie cypelek, bo to jest taki cypelek. No i tam są też ptaszunie. Chyba perkozy. Jeden perkoz taki chyba, to jest taki z brązową taką czupryną z tyłu. Odpłynęły. Jedna kaczka i jeden perkos. Tam one się spotkały. O, Max ciągnie do wody sam. Nie trzeba go namawiać w ogóle. A, podwozie? Tak jest. Zamoczenie podwozia. Brudną wodę pijesz, nie w tą stronę się położyłeś. Chodź, tu jeszcze pójdziemy, chodź. Ten cypelek tutaj bywa czasami zanurzony całkiem, czasami odsłonięty. Zależy, jaki poziom wody jest. A jest tu przyjemne miejsce, żeby pies właśnie mógł sobie przyjść. Kolejny raz w podwozie zanurzyć. Jest on już w jesieni życia, powiem wam, ale teraz przeżywa wiosnę. Jak to, Maksu, przeżywasz wiosnę? Dobrze ją przeżywasz, czy słabo? Maksuń, kapie z niego, ale jeszcze do wody. Chociaż nocha zanurzyć. Jak, Max, przeżywasz wiosnę? Pimpul. Chodź, od telewizora będziesz mu opowiadał. Chodź. Jak przeżywasz wiosnę? Dobrze? Nie wiem, co się dzieje. Dobrze, moi drodzy, kończę.
Dzisiejszy filmik pod tytułem Wolna sobota. Wolna i powolna. Piękna pogoda, piękna przyroda. Idę do domu. Siądę sobie z żoneczką. Kawkę wypijemy, film rzucimy. Komentarze popiszemy. Wszystkiego dobrego. Weekendu udanego.